Mamo, witam was w kolejnym Daily Vlogu. Zaczynamy 21. Zaczynamy 21. Daily Vloga, czyli zostało nam coraz mniej do osiągnięcia naszego celu, czyli miesiąca. I dzisiaj, tak jak w tytule, wychodzę po raz pierwszy od jakiegoś miesiąca na dwór. Jeżeli chodzi o wyjście na dwór, no to tak sam wyjść, czyli nie do sklepu, nie do placówki oświatowej, czy tutaj zakładu karnego i nie do takich innych różnych rzeczy, tylko sam sobie biorę i wychodzę, no to ostatnio byłem na zdjęciach do pocztówki z więzienia 31 sierpnia. Więc takie, wiecie, 3 miesiące siedzenia na chacie. Super. Mam dla was też fajną informację. W sumie to zależy. Od 28 listopada otwarcie placówek handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. Do co najmniej 27 pozostaje zamknięta branża fitness i gastronomiczna. 27 grudnia. Więc tak, nowy rok zaczynamy bardzo fajnie. Branża fitness i gastronomiczna zaczyna bardzo fajnie nowy rok. Czyli ilość gastronomii i fitness spada jakieś 60%, bo tyle firm upada pewnie. Prawda. I szkoły zamknięte do świąt, fery zimowe w całej Polsce w dniach od 4 do 17 stycznia 2021. No czyli generalnie, no to z tego co rozumiem, mamy po prostu jedne ustalone ferie i fery zimowe nie są tak jakby jak były zaplanowane, tylko fery zimowe będą właśnie w 14-17 stycznia i nic mi to kompletnie nie mówi. 4 to jest od 5 do 17, to jest do czwartku. Dzisiaj o 40 tysięcy testów, ale są rekordy bite. Nie planujcie wyjazdów. Według informacji rządowej w okresie ferii zimowych będzie obowiązywał zakaz organizacji wyjazdów, młodzież pozostaje w domu. Super. I nie będzie na daily vloga. W sensie wątpię, bo już nie, po prostu Jezu już podziękuję. No cóż, więc ferie zimowe zostały przesunięte, no i nie zaleca się planować wyjazdów, bo młodzież podobno ma pozostać w domach. Więc bardzo fajna zima, chociaż te informacje mi się wydaje, że już w tym momencie, jak to oglądacie, czyli w niedzielę już są takie, no może nieoczywiste w sumie, więc taki Stefan Bąka, no informacyjny, witamy telewizja VNT, czyli to już powinien być Stefan Kurwi Bąka, nie Bąk, bo tutaj wam też nie wspominałem o tym, że niektórzy mnie kojarzą z nazwiska Kurwi Bąk, niektórzy z Bąk i w sumie tak na początku z powodu afery VNT, no to nazwijmy, no to wtedy no po prostu zmienię nazwisko na Bąk. W dowodzie mam Kurwi Bąk dalej, no ale wiecie, to jest jako pseudonim artystyczny. No i właśnie Bąk jest traperem i jest vlogerem, a Kurwi Bąk jest reporterem. Jakby ktoś się pytał. Mocne zaburzenia psychiczne występują u 20% pacjentów. Wiadomo czego, jak się zakażą. Fame MMA dzisiaj jest. Generalnie to nie wiem, czy je kupić, bo kurczę, no bo ja tutaj jadę teraz na miasto. A później coś jeszcze trzeba było ogarnąć. No cóż, ja sobie teraz przeglądam Instagrama i w sumie na tym Instagramie jak zwykle nic nie ma. A nie, to nie w tą stronę faktycznie. To za no godzinę prawie, bo 50 minut ma busa. Więc teraz generalnie to się przygotowuje i przygotowuje się, no i lecimy. Ja już jestem na mieście i tu będzie, nie wiem, będzie ciężko, żeby jednocześnie nagrywać i zacznę pograć w Pokémon Go, bo dzisiaj Community Day z Magmarem, takim Pokémonem. I chciałbym dzisiaj pograć, ale właśnie nie wiem, no będzie ciężko, żeby jednocześnie nagrywać moją mordę, powiedzmy, i żeby nagrywać grę, więc pewnie będzie tylko gra. No sorry, no. Tak będzie dla mnie najwygodniej. I teraz też nie wiem, czy maski można, czy park to jest ten, czy park to jest miejsce, w którym trzeba nosić maskę, czy nie. Bo tak jak mówię, od 3 miesięcy praktycznie z domu nie wychodziłem. Pierwszy raz w parku jestem od chyba 4 miesięcy, albo 5 nawet. Więc zajebiście, co nie? No cóż, ja sobie idę taki na spot, gdzie są 3 pokestopy od pana Misensa i gramy. Wchodzi przycisk ten select all.
Jajko trzeba wykluć. No i trochę pochodzimy sobie. Kardio jakieś takie małe. Nie wiem, jest godzina około 14, już zapałem trochę szajnie, ale ja ponownie na szajnie i termaczny jest 30 AB, więc jakby dlatego też cały czas łapię. Nie nagrywam tutaj, bo jednak nagrywanie ekranu tak obciąża komputer, nie obciąża kompa. Strasznie obciąża tutaj telefon, więc też ciężko się coś robi. Chwilę tak naprawdę, potem jak skończyłem nagrywać, już złapałem jakiegoś shiny Magmara właśnie. Nie wiem ile, tylko mam koło chyba 7 już. Trafiłem teraz o wiele bardziej te shiny, podobnie co rok temu. Tutaj pamiętam, że jak jeszcze Stefan, nie, był Stefan Bąk, ale on trafił jasno, bo nie. Nie było Stefana Bąka, 2018 luty tutaj był i w tym miejscu tutaj nagrywałem właśnie. No cóż, więc ja teraz lecę dalej łapać, zrobię sobie już jakieś 3 kółka, nie wiem ile kilometrów. Już mam 7000 kroków. 7000 jak widać. No i cóż, to mnie było jakieś 4 okrążenia po parku. Ja w tym momencie lecę robić kolejne okrążenie, dalej łapać foksy. I widzimy się pewnie, no zaraz. Nic nie widać, no ale tu już nie poradzę na nic za to. 16:15 jest. W tym momencie idę sobie do Biedronki, kupuję sobie jakieś tam żarełko, bo dzisiaj Fame MMA 8 chyba. Już 8 gala Fame MMA, więc przydało się coś kupić. Więc pójdę do drzewa, coś kupię. No i tyle. Co pamiętam, chyba koło 15 shiny, coś takiego. Ale większość była bardzo słaba IV. Sobie w domu zrobimy tę ewolucję. Mamy 2 godziny, to jest do 18 chyba. Więc do 18 zrobimy tę ewolucję i tyle. Więc ja sobie cisnę teraz tam. No i tyle. Też sobie zrobię trade między drugim a drugim kątem, żeby zdobyć tam też na drugim koncie jakiegoś shiny mieć. Co, no witam was już w domku. Tutaj mamy w tym momencie Pokémon Go. Przed nami dwa razy Pokémon Go, bo jeszcze na drugim koncie. No i w tym momencie, tak jak mówiłem, robimy sobie wymiany po to, żeby żeby tutaj trade i teraz na drugim koncie również trade. Możemy zrobić specjalnie tego trade'a tylko jednego. Więc sobie też trzeba będzie wybierzemy jakiegoś shiny, który jakby jest tam dosyć słaby, nie ma jakiegoś tam najwyższego CP. Magmary tutaj wam pokażę od CP sortowanie. Tak wygląda to, co mamy większość tutaj, więc tam mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 shiny magmarów mamy. W 4 godziny jest te 14. Około od 12:30 do 16:00, no tak 15:40. Znaczy jakieś 3 godziny uzbieraliśmy tyle. Myślę, że taki koło ten 901 miał dosyć słabe CP, więc także go weźmiemy. A na drugim koncie weźmiemy jakiegoś, a na drugim koncie wezmę jakiegoś Magmara około 1000 CP, takiego zwykłego, no niestety. O, mamy to. Udało się. Xiaomi Redmi 4A jest spoko, dopóki nie musimy grać na nim w Pokémon GO. A na nim grałem w boksy do 2018 roku. Dobra, więc wymieniamy się. 40 koła Dusta. No cóż, 40 000 Stardustu, no ale
Przynajmniej będę miał Magmortara na drugim koncie. Więc powiedzmy, jest to taka cena, którą jestem w stanie zapłacić i sobie źle ustawię tą maskę, bo gówno czasami widzę. To jakie okulary wziąłem ze sobą, bo ja wziąłem ze sobą jakieś okulary. No laki niestety nie ma, jakby był laki, to wtedy też byłoby trochę inaczej. Ale tutaj na drugim koncie mamy w tym momencie 969 on ma CP. Wcześniej nie wiem ile miał, to widzieliście na nagraniu. A więc sobie go ewoluujmy. O, udało się. Tutaj ja bym włączył w ogóle przechwytywanie tego obrazu, to bym się prędzej zesrał niż coś zrobił. Więc dlatego też tak. Wyślijmy sobie tutaj jakiegoś gifta na drugim koncie w tym czasie. I mamy Magmortara w Pokédexie. Zaraz także sobie zrobimy na głównym koncie ewolucję i uwaga, uwaga. 1300 CP. Jest 1200 CP, więc powiedzmy na Great League, powiedzmy trochę spowerapował i może byłoby ok. Teraz sobie także zrobimy ewolucję. A nie zrobimy sobie ewolucji faktycznie, bo nie mamy candy. Sobie nie zrobimy już ewolucji tutaj żadnej. Więc ten telefon sobie odkładamy. W tym momencie skupiamy się teraz tutaj na dalszych tutaj działaniach na tym oto koncie. Cóż, bierzemy właśnie nie wiem którego. Nie wiem czy właśnie zrobić jakieś niższe CP, czy wyższe jakby. Nie wiem ile CP musi mieć Magmar na Great League, więc także dobra, comment i daj co musisz wiedzieć. Thunderbolt, tutaj wiemy, że akurat tutaj mamy infografikę 1130, żeby miał 1400, czyli on ma dosyć mały przyrost CP po ewolucji, to już tutaj wiemy, że około 1130 musi mieć, czyli tutaj mam takiego 1124, czyli powinien wyjść tak ideolo praktycznie, tylko on ma taki IV, że to ten, a wy właśnie nie widzicie. Tutaj wam pokażę, że to jest taki Magmar, no ale on ma no troszeczkę słabe IV, więc nie wiem czy go będziemy ewoluować. Oj, ktoś właśnie do mnie dzwoni, więc chwila. Mamusia do mnie dzwoniła, że szlugów nie ma i prosiła, żebym podjechał i poszlibyśmy do sklepu, więc także skorzystam z tej okazji. I cóż, no będzie musiał chyba ewoluować tego to Magmara, no bo maksymalne CP to jest 1100... A, to nie możemy i tak, 1130, wtedy ma 1498. To maksymalnie możemy tego na Great League ewoluować. Zobaczmy jego CP. O, no i widzicie, no i bardzo fajne CP. Więc także ewoluujmy tego to Magmara w Magmortara. Mam ile? 15 minut. Dobra, to zdążę. Ewoluujemy tego Magmortara. Następnie zrobimy jeszcze na Ultra League jednego sobie. Do 2 godzin po zakończeniu wydarzenia, a wydarzenie kończy się o 17, czyli do 19. Dobra, no to na chillu. Jak widzicie, Thunderbolt jest 1300 CP. I teraz sobie go nazwę od razu. Dobra, nazwę sobie go na Great League. I teraz tworzymy na Ultra League 1890 maksymalnie. Więc 1800... No to tego możemy maksymalnie. No i on ma dosyć AP, tutaj ma co ma. No i ten oto Magmar ma tutaj ataki defense na fulla, tylko HP ma dosyć słabe, więc też nie jestem kurde taki pewien. Maksymalnie 90, no to zobaczmy czy na przykład tego 29 nie możemy. Oj nie, dobra. A wyżej, no już też nie możemy. Ewentualnie tego 1700, oj ten ma HP na fulla, no dobra, no to HP. To nie jest raczej Pokémon defensywny, więc ewoluujemy tego oto. Ja miałem 100 candy tak w ogóle, ja skończyłem Community Day'a z 1100 candy, a nie używałem praktycznie w ogóle nie używałem praktycznie w ogóle Pineberry. Na początku tam parę razy użyłem, no a później nie używałem, więc generalnie to... Więc dosyć szybko, dosyć dużo tych candy wpadło, więc ewoluujemy sobie tego. Mamy na Great League Pokémona, mamy na Ultra League i ten. Oj, wywaliło. No niestety. Więc tutaj wam powiem, 1435 CP. Oczywiście Thunderbolt, Ulytyry, a spacja. Spacja, chuju! Niestety wywaliło mi to, nie chcę mi się tego łączyć, bo będą się na nowo grę włączyć. I mamy jeszcze 700 candy i mamy jeszcze, więc weźmy jakiegoś, co ma 3 gwiazdki. Te kurde, tu jest jakiś taki dosyć, ten 1600 ma HP i atak. No jeszcze ma defensywę, kurde i teraz nie wiem którego. Ten 1506, czy on ma, dobre, nawet ma staty, więc ewoluujemy sobie jeszcze jednego shiny. I to tak naprawdę tyle, w sumie to wam tak. Bo tak jak mówię, musiałbym grę wyłączyć, musiałby się na nowo wczytać, więc pokażę wam w taki oto sposób. Przełączę w sumie na tą kamerę.
na 1980 CP, więc nawet by się zmieścił, nie, 2,5 jest na Ultra Max. I tutaj jest pokazane, że najlepiej mieć full defense i full HP i defensywa dobra, a atak taki. Dobra, to sobie zobaczmy, jaki mam Mark Mortary, ponieważ tutaj też na tej infografice tutaj jest informacja, że defense i HP jest na dosyć mocnym. HP i defense i atak jest, nie jest najmocniejszy, więc to był bardzo fajny Pokémon na Ultra Liga, on ma 2853. Tutaj jest najmocniejszy Magmortar, jakiego mam, jak widać. Atak ma tylko taki sen. Kolejny 1467. Ten ma atak i HP. No więc atak generalnie nie jest taki ważny. Teraz tak patrzę, atak, defense i HP fajnie byłoby mieć na 15. No ale cóż, no. Ja tam powiedzmy jakoś tak nie tryharduję aż tak tej Ultra Ligi ani Great Ligi. Ja tam raczej tak gram rzadko dosyć. A ten na Great Ligę najlepiej jakby miał atak słaby. Nie, no ten, no Great League na przykład bardzo fajny Magmortar wyszedł, bo no kurczę, praktycznie 100 IV, więc ja sobie go nawet spowrapuję w tym momencie do 1473. To jest maksymalne CP, jakie tutaj mogę mieć, bo później już 1517 jest. Prawdopodobnie go także nauczę drugiego ataku, żeby mieć i ognisty, i mieć właśnie ten elektryczny. Więc dzisiaj w Fame MMA kupiłem sobie chipperki w Biedronce, więc także sobie będziemy oglądać Fame'a dzisiaj. Więc no, przynajmniej już mam jakąś tam powiedzmy czynność na tytuł daily, czyli wyszedłem na dwór. Co jest dosyć, tak jak mówię, rzadkim osiągnięciem. No i co, no ja tak jak mówiłem, teraz lecę. No i mam za paręnaście minut busa. No to lecimy. No cóż, trzeba mieć content na daily, bo jeszcze 7 dni przed nami, czy tam 8, więc jutro Fame MMA. A tak poza tym to jest dużo contentu i dzisiaj gówno stworzyłem. No więc więc dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w jutrzejszym odcinku z analizy Fame MMA 8 oraz z oglądania. A ja sobie tak na końcu odcinka zadzwonię do Bagiecuna. Kurwa, nie dzwonić teraz, kurwa, jak jestem wkurwiony, bo rozjebie, kurwa, telefon. Kurwa, już szybka, kurwa, poszła, kurwa, na. Może jednak, nie? Cześć. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, orka, z kurwy syna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo... Kurwa, JD, kurwę.